living like there's only me. But now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Pobłogosławić. I co? Żebyście żyli długo i szczęśliwie. Żebyście żyli długo i szczęśliwie, jak mama mówi. Bo tato, ostatnio. No. Dobra. Chyba tak. Jeszcze się wycałowaliście tam wszystkiego dobrego, żebyście. Bardzo dużo wycałowania bez. Nie Thank you.
Małgosia i Sebastiana. Kiedyś, wyobraź sobie, Małgosiu, było w radio ogłoszony konkurs na najpiękniejsze wyznanie miłości. I wiesz, Małgosiu, dzwonili różni ludzie i różnie różne rzeczy mówili. I na antenie radiowej wypowiadali to wyznanie miłości, które słyszeli. Były wyznania miłości porównania do kogoś, do czegoś. Były różne sytuacje. W pewnym momencie zadzwoniła pewna pani i powiedziała tak. Najpiękniejsze wyznanie miłości, jakie słyszałam w swoim życiu, to było wtedy, kiedy w nocy zaczął płakać nasz syn. Ja nie miałam siły wstać, bo byłam bardzo zmęczona po całym dniu opieki nad chorym synkiem. I wtedy mój mąż powiedział tak. Śpi, kochanie, a ja wstanę do naszego synka. I wiesz, Małgosiu, to wyznanie miłości wygrało. Dostało najwięcej punktów. Dlaczego? Bo było z życia wzięte. Chyba dlatego, bo za słowami poszły także czyny. Dzisiaj, kiedy ślubujecie sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, mówicie słowa, ale za tymi słowami będą szły konkretne czyny. I tak będzie całe wasze życie. Za słowa będzie szedł konkretny czyn. Powiedz mi, Małgosiu, czy Sebastian ma jakieś wady? Nie ma? Niemożliwe. Jeszcze raz zadam pytanie. Posłuchaj mnie, Małgosiu, uważnie, jak zadaję ci pytanie. Małgosiu, czy Sebastian ma jakieś wady? Sebastianie, ty jesteś jednak idealny facet. Zobaczcie, drogie panie. Dobrze. Sebastian, czy Małgosia ma jakieś wady? Ja również nie dostrzegam. Proszę? Nie dostrzegam. Nie dostrzegasz. Słuchajcie, no muszę was rozczarować. Zaczniecie je widzieć. Szkoda, żeście wcześniej widzieli. Małgosiu, bo teraz może być zdziwienie, że ten królewicz, który tak szedł dzielnie i dziarsko przez kościół, może się okazać za jakiś czas, że jednak ma jakieś wady. Dlaczego wam to mówię? Bo miłość polega na wzięciu do swojego życia drugiego człowieka, całego, takiego jakim jest. Małgosiu, twój narzeczony ma wady. Zapewniam cię. Zapewniam cię. Pewnie z wielkiego taktu powiedziane, że ich nie ma, ale zapewniam cię, że ma i dobrze to wiesz. Sebastianie, twoja narzeczona naprawdę ma wady. Jesteś prawdziwym dżentelmenem. Chciałeś, że ich nie ma. Publicznie to wyznałeś. Żebyś zawsze tak myślał. Ale zobaczcie, prawdziwa miłość to wzięcie do swojego życia drugiego człowieka takim, jakim jest. I wiesz, Małgosiu, masz prowadzić Sebastiana do nieba. Masz prowadzić Sebastiana do nieba. To znaczy te wady, które w nim są, mocą Pana Boga piętnować, a zalety rozwijać się odwrotnie. I dzisiaj słyszeliście w pierwszym czytaniu, czym jest miłość. Bo miłość to nie jest żaden pluszowy miś, ani inne tam śpiewane rzeczy. Czy jakiś serial, tym jak miłość, ja nazywam ten serial Wielgłupota, ale jeśli nikt nie obraża, tam każdy z każdym już się wymieszał chyba. Nie oglądałem ani tego odcinka, ale mi uczniowie opowiadają. Ale zobaczcie, miłość to, o czym pisze święty Paweł. Czym jest prawdziwa miłość? Bo miłość jest wtedy, kiedy pragniesz, Sebastian, autentycznego dobra dla Małgosi.
czynisz to do oglądania. I odwrotnie, Małgosiu, miłość to pragnienie i czynienie dobra dla Sebastiana. On od dziś ma być najważniejszym mężczyzną w swoim życiu. I odwrotnie. Ważniejszy niż wasze dzieci w przeszłości. Miłość to cierpliwość, łaskawość. Miłość nie zazdrości, nie nosi się pychu, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka złego i tak dalej, warto sobie zaglądać do tego słów. Dzisiaj na pewno pragniecie dać się szczęścia. Nie wierzę w to, żebyście nie pragnęli. Każde małżeństwo, które idzie do ołtarza, chce dać się szczęścia. I Bóg chce dla was szczęścia, naprawdę. Pan Bóg chce, Sebastian, żebyście byli szczęśliwi. Jeżeli człowiek uważa, że Pan Bóg chce jego nieszczęścia, to jest jakieś nieporozumienie. Pan Bóg chce waszego szczęścia. I Pan Bóg ma dla was drogę, receptę, cud na tę miłość. W jaki sposób? Oddawać za siebie życie. Każdego dnia. Rezygnować ze swojego egoizmu. On będzie wychodził. W wielu sytuacjach. Naprawdę. Popatrzcie na krzyż. Popatrz, Małgosiu, na krzyż. Ma tu przy ołtarzu. Tu, przed ołtarzem stoi. To jest miłość. Oddać za kogoś życie. Każdego dnia będziecie to czynić. Każdego dnia będziecie odzierać się z miłości egoistycznej dla drugiego człowieka. Sebastian, nie idziesz w małżeństwo po to, żeby tobie było dobrze. Idziesz w małżeństwo po to, żeby uszczęśliwić tą kobietę. Małgosiu. Małgosiu, idziesz w małżeństwo po to, żeby uszczęśliwić tego mężczyznę. Sebastiana. Jeśli tak będziecie myśleli o sobie nawzajem, będziecie szczęśliwi. Nie tak dawno w mojej wcześniejszej parafii Wesołej byłem takich staruszków, on ma 99, ona 97 lat. 70 kilka lat w małżeństwie. I pytam pana Anatola, panie Anatolu, co zrobić, żeby być tak szczęśliwym, jak wy jesteście? Wiesz co, Sebastian, powiedział mi pan Anatol? Mówi do mnie, proszę księdza, najważniejsze, żeby patrzeć głęboko w oczy. Wiesz dlaczego, Sebastian? Dlatego, że wtedy będziesz patrzył sercem. Będziesz odczytywał to, co jest w niej. Ona ma się czuć kochana przy tym. Czuć się kochana. Kto z tu obecnych chce być szczęśliwy, niech podniesie rękę. Pan z czerwonym szalikiem pierwszy podniósł. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Każdy chce być szczęśliwy. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Jezus mówi nam, jak mamy być szczęśliwi. Bardzo proste. Jezus mówi tak, trwajcie w miłości mojej. Mamy trwać w miłości Pana Boga. Żyć Jego sakramentami, żyć Jego modlitwą, Jego obecnością. Żyć Panem Bogiem każdego dnia, trwać w Jego miłości. To jest bardzo proste. Kto chce być kochany w tym kościele, niech podniesie rękę. Pani wie, dobrze, nie odejrzę. Zobaczcie, każdy chce być kochany. Sebastian Małgosiu, każdy chce być kochany, ale każdy musi też kochać. My chcemy być kochani, ale trudniej jest nam kochać innych. Dlaczego? Bo to kosztuje. Bo to kosztuje. Nie ma miłości łatwej. Nie ma. Kiedyś przechwyciłem, wiesz, Sebastian, takie liście. Jak wiesz, w klasie dzieci piszą do siebie liściki. I taki pisze, taki, no, taki koleżanki, chłopak w pierwszej klasie podstawówki. Kocham cię, Natalia, ale ty mnie nie kochasz, wiem to od Martyny. W pierwszej klasie. W każdym z nas jest pragnienie miłości. Każdy z nas. I Bóg mówi, jak mamy się kochać. Mówi, to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was miłowałem. A Bóg za nas oddaje życie. Może znać taką świętą Joannę Margaretę Damowę. Nie tak dawno
kanonizowana, będzie uchwalona przez świętego Jana Pawła II. Wyobraźcie sobie, że ona, będąc w ciąży z czwartym dzieckiem, kiedy lekarze dali do wyboru leczenie się chemią albo narodzimy dziecko i prawdopodobnie przeżyjemy, wybrała to drugie. Urodziła czwarte dziecko i potem na leczenie było za późno. Była lekarka, wiedziała co czeka. Miłość kosztuje. Nie ma miłości, która nie kosztuje. Tak jak Jezus oddaje za nas swoje życie. Wiesz, Małgosiu, za chwilę będziesz ślubowała. Mówiła tak. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Miłość już wiecie, prawda? Wierność. Sebastian. Ta i tylko ta. Fizycznie i psychicznie. Ten i tylko ten. Fizycznie i psychicznie. Może być zdrada myślami. O czym mówił Pan Jezus? Uczciwość małżeńska. Sebastian, jak pójdziesz z kolegami na piwo, to powiedz żonie, że poszedł na piwo, nie ściemnie, że autobus nie przyjechał, coś tam w ogóle, taki chory wypadek. Powiedz prawdę. Małżeństwowie się nie okłamują nawzajem, mówią sobie prawdę. Małgosiu, jak będziesz w sklepie i będziesz kupował sukienkę, to powiedz mężowi prawdę i jakoś to tam. Nie ściemnie, kochanie, prawie nie zadam, bo dawaj, tak mi wcisnęli, że to jest prawda. To jest prawda, kosztowała tyle i tyle, ale tak mi się podobała, że musiałem sobie powiedzieć. To zrozumie. Wielkie kłamstwa, wielkie dramaty rodzą się na początku z małych kłamstw, z małych dramatów. Życzę Wam, kochani, żebyście byli szczęśliwi. Miłość, którą dziś sobie ślubujecie, że będziecie ze sobą zawsze. W każdej chwili będziecie na sobie mogli polegać. Że będziecie dla siebie przyjaciółmi. Będziecie mogli rozmawiać o wielu rzeczach. Nie tylko tak technicznie, kup mleko, chleb i tak dalej, ale rozmawiać o tym, czym żyje moje serce. Czym żyje na co dzień. To jest piękne. Dzisiejszy świat, zobaczcie, albo mówi ciągle o miłości, albo się wstydzi miłości. Są tacy mężczyźni, którzy tłumaczą. On nigdy nie powie, że kogoś potrzebuje, a co? Nie powiem, że za kimś tęsknię, bo to nie męskie. Nieprawda. Mężczyzna, który mówi, że kocha i czyni to w miłości, to jest prawdziwy mężczyzna. Jeżeli ktoś się nie przyznaje, że kogoś potrzebuje i kocha, to znaczy, że jest bardzo nieszczęśliwy. Bo nie potrafi kochać. Bo nie potrafi dla kogoś czynić dobrze. To co? Jeszcze mam mówić, czy chcecie już? Ja mogę tak, wiecie, już 15 minut nie mogę jeszcze. Sebastian. Tak? No ja nie wiem. Jestem gotowy. Jesteś gotowy. Świetnie. Małgosia? Czyli zaczynamy. Powstań. Sebastianie i Małgorzato, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Sebastianie i Małgorzato, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Teraz się za Was modlimy, śpiewamy hymn do Ducha Świętego, bo Duch Święty Was pomocy. Nie jest to łaska,
Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Sebastian. Biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę. Biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I Wszyscy Święci. I Wszyscy Święci. Biorę Ciebie w Sebastianie za męża. Biorę sobie Ciebie, Sebastianie. Biorę Ciebie. Biorę Ciebie w Sebastianie za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Jedyny. Trójcy Jedyny. I Wszyscy Święci. I Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Teraz nałóżcie sobie obrączki. Dobrze? Poproszę świadka. Był pan kiedyś ministrantem? Nie. Widziałem jak. Widział pan. Tu jest ołtarz, tam jest taka... Tam są obrączki, pan przyniesie. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak waszej miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę. Proszę wziąć obrączkę żony. Patrząc jej głęboko w oczy i mówić za nią. Żono. Żono. Małgosiu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Proszę, żona, bardzo proszę. Co mamy obrączkę? Proszę. Nie, żona, proszę obrączkę. Sebastianie. Sebastianie. Mężu. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Możecie dać sobie małego buziaka, ale nabijemy brawo dla nich jako znak radości. Teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się wiecznością udziałem w
obiecanej Krzyży Niebieskiej, przez Chrystusa Pana naszego. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przez gest podania dłoni, a kto może nawet przez uśmiech, przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
No. To moja? Seba. Seba, kochaj ją tak, jak ja ją kocham. No. My address today, LA by the way. A both sunset strip, the hands on the way. My rings out the webster, the maze that he try. There I say, darling, what you do with for purse? What? I am good girl. Yeah.
Witamy serdecznie Państwa młodych na sali i tradycyjnie na początku witają rodzice chlebem i salą. Przypominam, że Państwo młodzi teraz na zadanie mają opóźnienie tych kieliszków, w których ukryta jest i woda, i wódka. Ciekawe, co komu się trafi. Kieliszki trzeba będzie stłuc na szczęście. I na 3, 4. Ja już zapraszam Państwa młodych po symboliczną lampkę szampana, świadków i rodziców również. Rozpoczynamy nasze krótkie wiadomości. W dniu dzisiejszym związek małżeński wstąpili Małgorzata Sadowa i Sebastian Sabała. Świadkami tego wydarzenia byli Ewa i Daniel. W ten sposób rozpoczynamy nasze przyjęcie weselne. W tym szczególnym, jakże wyjątkowym dniu chciałbym gorąco i serdecznie powitać naszych wszystkich gości weselnych. Ale wyjątkowo witam naszą uśmiechniętą, mam nadzieję, że już odstresowaną nieco młodą parę. Moi drodzy, na samym wstępie chciałbym złożyć młodym najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najpiękniejsze na tej nowej, wspaniałej drodze życia. Wielu dni w szczęściu, radości, cierpliwości i przede wszystkim w miłości. Wszyscy tu zebrani życzymy Wam, aby każdy dzień w Waszym życiu był tak piękny i rodzinny, jak ten dzisiejszy. Korzystając z okazji, że mamy już wszystkich gości na sali, czas na przysięgę. Tak więc Państwo młodzi słuchają, a goście powtarzają. My goście weselni przyrzekamy. Bawić się wesoło. Zjeść i wypić wszystko. Co będzie nam podane? Co będzie nam podane? Pomagać obsłudze i orkiestrze. Pomagać obsłudze i orkiestrze. Nie opuścić wesela w stanie trzeźwym. Nie opuścić wesela w stanie trzeźwym. Bez powiadomienia obsługi. Bez powiadomienia obsługi. Tak nam to pomóż. Tak nam to pomóż. Para młodych i świadkowie. Para młodych i świadkowie. No dobrze, drodzy Państwo, mam nadzieję, że wszyscy już mają szampana. Tak więc czas na toast. Za zdrowie, szczęście i pomyślność Państwa młodych. Wszyscy razem odśpiewajmy im gromkie i głośne 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Państwo młodzi, niech tam żyją, niech się z nami też nabiją za zdrowie młodej pary. Bijemy do samego dna. I przypominam, że kieliszków nie tłuczemy. Ten przywilej należy tylko i wyłącznie do Państwa młodych. Oni dzisiaj długą kieliszki na szczęście. Państwo niestety na koszt własny. Tak więc lepiej będzie, jak panowie kieliszeczki odbieram od pań i odstawią tutaj obsłudze, a ja powoli w imieniu młodej pary zapraszam już wszystkich za stoły. Za chwilę obsługa zaserwuje Państwu pierwsze ciepłe danie obiadowe. Dziękuję bardzo. Zapraszam za stół. Mój najmilszy, ty masz oczy, że każdego zauroczysz. Na prywatce uwodziłeś mnie. Te
teraz jest nam bardzo słodko. Chcę być twoją miłą kotką. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. Ja koszulę ci wypiorę, zrobię ciebie senatorem. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. I obiadek ugotuję, i skarpetki zaceruję. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. A po ślubie słońce nam zaświeci i będziemy mieli dużo dzieci. A po ślubie to zobaczysz, jaka jestem uparta, jaka zoza rozdarta. Pantoflażu mój, pantoflażu mój. Ja dla ciebie kantor zrobię, wszystkie dolce oddam tobie. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. Ja ciasteczka ci upiekę i napoję ciebie mlekiem. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. I guziki ci przyszyję i samochód ci wymyję. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. I pozwolę też czasami iść na drinka z kolegami. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. A po ślubie słońce nam zaświeci i będziemy mieli dużo dzieci. A po ślubie to zobaczysz, jaka jestem uparta, jaka zołza rozdarta. Pantoflażu mój, pantoflażu mój. Kupię tytuł ci magistra i zaproszę cię do bistra. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. A gdy będziesz profesorem, do teatru cię zabiorę. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. Choćbym miała tydzień nie jeść, to dla ciebie zeszczupleję. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. A gdy pójdziesz w prezydenty, to nasz związek będzie święty. Tylko ożeń, ożeń ze mną się. A po ślubie słońce nam zaświeci i będziemy mieli dużo dzieci. A po ślubie to zobaczysz, jaka jestem uparta, jaka zoza rozdarta. Pantoflażu mój, pantoflażu mój. Jaka jestem uparta, jaka zołza rozdarta. Pantoflażu mój, pantoflażu mój. Odśpiewajmy młodej parze, jak obyczaj w starej karze, krótkie, głośne i wesołe 100 lat. I z nóżki na nóżkę. Jeszcze proszę cię, jeszcze raz. 100 lat i żyj ona. 100 lat i żyj ona. Jeszcze proszę cię, jeszcze raz. 100 lat i żyj ona.
tym momencie najważniejsze pytanie do gości. Jaka jest nawódka dzisiaj? Gorzka. A jaka jeszcze? Zimna. To, że zimna to dobrze, to, że gorzka to niedobrze. To my mamy na to lekarstwo. Gorzka dla państwa młodych. Gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. Młody młodą pocałuje, nie będzie tu szkodzić. Gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. Młody młodą pocałuje, nie będzie im szkodzić. No niech pan młody bierze się teraz do roboty, ale bierze się wszystkich to tak dziwnie, ale no cóż, lekcje trzeba odrobić. I co dalej? To już wystarczy. Apetytu narobił, nie? Wystarczy, czy nie wystarczy? Strasznie skromnie było, nie? To co, nie pijemy? Nie. Dobra, to najpierw i ładnie zaśpiewajcie. Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki. Wszystko to...
Gorące, gorące brawa dla Pani Młodej. Ja już na sam środek zapraszam naszych wspaniałych świadków. Poprosimy świadków. W tym momencie Pan Młody prosi świadkową, świadek Panią Młodą. Zamykamy świadków, zamykamy Parę Młodą na środeczku. I z tym magicznym życzeniem przetańczy całą noc. Rozpoczynamy. Już tak mniej oficjalnie. To jest duże koło. Przecież twoje chcę całą noc. Szeroko, szeroko. I nie opuszczę cię już na to. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie. Więc teraz już. I teraz uwaga, wszystkie panie wchodzą do środeczka, my robimy dwa kółeczka. Panowie sobie klaszczą do rytmu. Raz, dwa, trzy. Na nas stawią się, no i co? I teraz, miłe panie, trzymając się za ręce, podnosimy ręce trochę wyżej i zaciskamy kółeczko do środeczka. Z okrzykiem jest! Przytulamy młody, przytulamy świadko. I lekko się cofamy. I ten gest powtarzamy jeszcze raz. I do środka. I jeszcze mocniej. I jeszcze głośniej. Rąk nie opuszczamy. Panowie, ślizgujemy się między kobietami. Dostajemy się do środka kółeczka. A teraz moja męska siła. Ręce na ramiona, koledzy obok. I panowie bujają. W lewo, brawo, w lewo, brawo. I teraz uwaga. Męska noc, męska siła. Zaciskamy kółeczko i panowie ze krzykiem. Jest! I do tyłu. Na to co powtórzymy? Jeszcze raz mocno. A co? I chodzonego. Panie idą w prawo do panowie, pójdą w lewo. Można sobie do rytmu klaskać. Patrzeni w młodą parę, panią młodą zatrzymują się, kobiety się zatrzymują, bijemy gorące brawo. Ojcze, przyznaję, że to była piękna prezentacja. W tym momencie już panowie odwracają się do kobiet, witając swoją nową partnerkę do pierwszego tańca zapoznawczego. No i już panowie porywamy. I zaśpiewamy. Retro. Kto zapomni ty czy ja, komu będzie kiedyś czas? Skoro to taniec zapoznawczy, wypadałoby się poznać. Na 3-4 każdy głośno krzyknie swoje imię. Uwaga! 3-4! No i skoro się poznaliśmy, przełamaliśmy pierwsze lody. Za nami wysokie schody. Spoglądamy i śpiewamy dalej. Zatańczymy ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Skończy się ten bar nadziei. Strasznie w nas i z każdym nas. Jak nie potrzeba nic. Zatańczymy ze mną jeszcze raz, ostatni raz.
trzy razy. Wystarczy. Tak. I trzy. No i partnerki obkręcają panów raz na porządnie. Opa! Łapiemy partnerkę w pół. Pochylamy. Przytrzymujemy. Stawiamy. Patrzymy głęboko w oczy. Oczy są trochę wyżej, proszę pana. I śpiewamy głośno. Zatańczy ze mną jeszcze raz, ostatni raz, by skończy się ten bal nadziei. Zdrażasz mnie raz i zdrażasz mnie raz, jak niepotrzebna ta. I szybkie wydanie do gości. Uwaga! Jak ma na imię pani młoda? Jak ma na imię pan młody? Czyli jednym słowem wszyscy trafili. Wesele, hej! Hej, wesele, hej!
przytulę panią młodą. Janek już ściągnął środkową lewą. Tata młoda sprzedaje słodkiego busiaka, my dobingujemy. Gorzko, 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 gorzko. Dalej wspaniałej młodej pary. Czary mary, wszyscy śpiewają tak.
naszą Gosię. Małgosia. Moje cygareczki lubisz. Weź się serce, nie pozwala. Moje cygareczki na te gitaryczne, roztańczone radio. Second chance for a break that will make
You make